Co się dzieje w Polsce? Czy polska złotówka już się mocno umacnia? Czy inflacja w rzeczywistości nam spada? Czy Donald Tusk, Kościenia Kamysz i Hołownia umocnili naszą gospodarkę i zaraz nam będzie się lepiej żyło? Szanowni Państwo, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Sytuacja w Polsce się poprawia, ale nie poprawia się dzięki polskim politykom i yy, yy, gospodarczym. Machinacją. Proszę zobaczyć, tutaj mamy pogodę i to jest bardzo ważne, bo już od niedzieli, poniedziałku w Warszawie jest po 20, będzie po 21 stopni w dzień. W sobotę już 19, dzisiaj jeszcze w nocy minus 1. No ale. Po 19 stopni 21-21, czyli przysłowie kwiecień plecień, co przeplata trochę zimy, trochę lata. Yy, idealnie się wpisuje w yy, właśnie tą yy, 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 pogodową prognozę, która ma nastąpić już za tydzień. Yy, wynik tej prognozy ma nastąpić za tydzień, od następnej jedzie po 21 stopni. To można powiedzieć, że to właściwie jest jak w Hiszpanii, bo proszę tutaj zobaczyć. Tu my mamy Weather Santa Cruz de Tenerife. Na Tenerife zimniej będzie niż w Warszawie. W nocy będzie cieplej, ale zimniej niż w Warszawie. Dlaczego od tego zaczynamy? Bo to jest bardzo ważne. Dzięki temu nie będzie trzeba używać już węgla, drewna, gazu do ogrzewania domostw, fabryk, magazynów, sklepów, tego wszystkiego, więc dzięki temu. Będzie tańszy, tańsza produkcja, oczywiście, przy, już do samej e, jesieni, bo dopiero na jesień będziemy musieli z, zacząć dużo grzać. Chociaż pamiętajmy, kwiecień plecim, co przeplata trochę zimy, trochę lata, więc w kwietniu jeszcze nawet może nas przymrozić, a nawet może spaść śnieg. Proszę zobaczyć dalej w Walencji. No dzisiaj 15, potem 22 stopnie, ale następnie 18, 18 to są bardzo e, zbliżone temperatury do temperatur, które mamy teraz w Polsce. W Maladze 16, 16 niższe niż w Polsce. Proszę zobaczyć, w Gdańsku dzisiaj jest 9, 11, 14, no ale potem po 18, 19. Proszę zobaczyć, w Białym Stoku e, też po 21 stopni za tydzień już będzie, więc z tego się cieszymy. To jest bardzo ważne. Więc to będzie bardzo dobrze oddziaływać na naszą gospodarkę. Przede wszystkim i na nasze samopoczucie. Musimy to zrozumieć, że to też ma gigantyczny związek z ekonomią i naszą gospodarką. My mamy w Polsce zmienny klimat, więc my co cztery miesiące musimy się dostosować do nowej rzeczywistości. Gdy przychodzi zima, musimy się przygotować do nowej wiosennej rzeczywistości. Gdy przychodzi lato, musimy się dostosować do letniej rzeczywistości. Gdy odchodzi lato, do jesiennej, potem znowu do e, zimowej minus 15. To jest bardzo ważne, bo to jest bardzo ważne dla złotówki, bo dzięki temu e, mniej mo, wydajemy na gaz, który trzeba kupować przecież za dolary amerykańskie czy też za inne waluty. A wakacje no tego po prostu nie trzeba robić w, w takim stopniu, w jakim w, w zimę trzeba robić. I ten gaz może pójść na produkcję, po prostu na produkcję. Drewno na, na budowę, gaz na produkcję. Tak więc to jest czas wtedy, gdy no, jest tanio i te pieniądze można spożytkować właśnie na produkcję, a potem sprzedać sobie to, co mamy, prawda? Tak więc y, 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 można obniżać dzięki temu ceny bo na przykład w hotelu można taniej zamieszkać, bo przecież nie trzeba ogrzewać hotela, hotelu, no bo w styczniu to trzeba hotel ogrzewać, prawda, a w lato, no nie trzeba ogrzewać, tylko oziębiać, no ale oziębianie jest tańsze niż ogrzewanie przy minus 15 i to jest oczywiste, prawda, tak więc tutaj się cieszymy, zaraz nam nastanie, no pół żartem, pół serio Hiszpania, szanowni Państwo, więc się cieszymy, będą pszczółki latać, już, już, już jakieś tam ptaszki sobie śpiewają, pajęczki, Pajączki sobie wychodzą, zaraz wszystko nam zakwitnie, więc cieszymy się, cieszymy się i to będzie dobry impuls dla gospodarki. Ale musimy myśleć, co będzie za pół roku, jak w przypowieści o koniku polnym, świerszczu i mrówce, prawda? mrówka robotna, świerszcz nierobotny, śmie świerszcz tylko myślał o lecie, a mróweczka pracowała zawsze i ciągle, żeby właśnie zdążyć przed zimą. Więc my musimy. Trzymać rękę na pulsie, ale też musimy znać nasze plusy, dzięki czemu możemy skorzystać i będziemy teraz, szanowni Państwo, skorzystali. Druga sprawa, jaka jest bardzo ważna, no to oczywiście, jest to sprawa, sprawa, no teraz naszej polskiej złotówki na takich twardych danych, i tutaj nie mam zbytnio za dużo dobrego do powiedzenia. Bo widzimy, że dolar amerykański kryje się dalej, szanowni Państwo, niestety, w, proszę zobaczyć. Dolar amerykański dalej, e, właśnie mamy taką sytuację, w której się kryje, szanowni państwo, w trendzie zapadającym się. Czekamy, czekamy szanowni państwo, czy trend za, e, zapadający się polskiej złotówki do dolara amerykańskiego wreszcie się przebije według formuły złotowej, no bo złoto drastycznie rośnie, no to złotówka powinna rosnąć do dolara, a to się nie sprawdza. Jak na razie widzimy, że w trendzie spadkowym, czy polska złotówka się tak przebija, szanowni państwo, to się dowiemy w następnych tygodniach. Lada dzień, lada dzień, lada dzień złotówka według formuły złoto dolar złotówka powinna się umocnić do okolic 3.70. Czy to się zaraz stanie? Zaraz się szanowni państwo przekonamy. Powinno się to wydarzyć. W ciągu następnych dni, i może się to wydarzyć właśnie w te dni, gdy już za, zacznie robić się ciepło. Będzie to gigantyczny impuls, no bo no nie będziemy musieli kupować tyle y, tego y, gazu, prawda? Oczywiście, ludzie będą więcej, może nawet jeździć samochodami, bo pojadą sobie gdzieś tam na wycieczkę, czy tu, zrobią coś, czego nie robili, gdy było zimno, no ale ludzie też będą bardziej, właśnie chodzili na, na spacer, prawda? no miło miło szanowni Państwo jest się z czego cieszyć jest po co bukować bilety do Polski z zagranicy jest po co przyjechać sobie ze Szkocji jest po co przyjechać sobie do Polski ze Skandynawii na wakacje w polskie góry szanowni Państwo wiosenne przepiękne gdy wiosna się budzi jest przepięknie w Polsce to jest niesamowity czas szanowni Państwo gdy wszystko budzi się do życia gdy wszystko wychodzi z ziemi gdy zaczynają biegać gdy dziki już przestają grasować po miastach, z naszej części jeść śmietniki, bo już jedzenie im zaczyna rosnąć tam, gdzie sobie żyją. I to jest, szanowni Państwo, bardzo miłe, gdy te sarenki sobie biegają, gdy te ptaszki sobie śpiewają. Zaraz przylecą do nas, nie wiem kiedy te bociany przylatują, no ale zaraz będą przylatywać bociany, bo żabki wyjdą, będzie co jeść, szanowni Państwo. Tak więc z tego się i podobnie też działa nasza gospodarka, akurat w tej części Europy. Tak, Zaraz będą tam jakieś żniwa, szanowni państwo, będzie nadmiar żywności, jabłuszka zaczną rosnąć, śliweczki, yy, yy, wisienki, yy, różnego rodzaju inne owoce miękkie i ziemniaczki będą rosły. Będzie zaraz, szanowni państwo, dużo jedzonka. Zobaczymy, jak się to odbije na cenach. A jeżeli chodzi o walutę, no to szanowni państwo, yy, no, będzie trzeba być naprawdę wielkim artystą, aby sprawić, że polska waluta, Dalej będzie się zawalać. Mówmy sobie wprost, dalej będzie się zawalać, to będzie, naprawdę będzie trzeba być artystą. Jak na razie jest źle, mówmy sobie wprost, wcale nie jest dobrze. Polska złotówka w ogóle się nie umacnia do dolara amerykańskiego. Umocniła się troszeczkę do, do, do euro, ale euro się osłabia do dolara, więc tutaj nie ma wielkiego dealu. Pamiętajmy o tym, że. PKB jest liczone w dolarach amerykańskich, a nie w euro. Gdyby polska złotówka umacniała się do euro, a euro umacniało się do dolara, no to byśmy inaczej mówili. Prawda? No ale umacnia się do euro, a euro się osłabia do dolara. W ostatnich dniach i tygodniach, więc tutaj nie ma wielkiej z tego satysfakcji. Dobrze, że się umacnia do euro, żeby, no bo złotówka musi się utrzymywać na normalnych poziomach, żeby się wreszcie nie zawaliła. Tak, w tej sytuacji wcale na razie nie jest dobrze. Oczekujemy tego spadku dolara amerykańskiego do 3,70 mniej więcej, 3,65 nawet, jeżeli się polska złotówka ustabilizuje do złota. A teraz, szanowni państwo, przejdźmy, także zobaczmy, czy bo nam się trąbi, że jest lepiej i fajniej, szanowni państwo, że jest lepiej i fajniej w Polsce nam się trąbi że no, nasza, nasza sytuacja gospodarcza się polepsza ze względu na, na, te, na to, że inflacja szybkość inflacji nam spada jednak jeżeli spojrzymy rzeczywiście, proszę zobaczyć tutaj mamy szanowni państwo, inflację żywnościową, dalej wcale nie jest u nas jakoś niesamowicie, proszę no jest lepiej niż w wielu innych krajach, jeżeli chodzi o inflację żywnościową, bo nasza inflacja żywnościowa już naprawdę, szybkość inflacji żywnościowej spadła do 2,7%. Jednak jak widzimy, to wcale nie, nie jest najlepszy wynik, bo na przykład na Ukrainie inflacja żywnościowa jest jeszcze mniejsza, w Niemczech jeszcze mniejsza, proszę zobaczyć, w Niemczech to jest 1,62, przy znacznie niższym oprocentowaniu waluty, tak, więc pamiętajmy o tym, w Szwecji 1,17, szanowni państwo, e, proszę zobaczyć w Portugalii 08, e, proszę zobaczyć, w Finlandii minus 0,47, szanowni państwo, czyli tam jest deflacja, tam żywność wraca w kierunku swoich wcześniejszych cen, a u nas dalej drożeje, tylko wolniej drożej w Danii minus 0,6 na Węgrzech minus 0,6 na Litwie, szanowni państwo, minus 1. I w Czechach minus 4,8%, czyli oni mają 8,75% różnicy pomiędzy naszymi rosnącymi cenami, a ich malejącymi cenami, Szanowni Państwo. Taka w danym momencie jest sytuacja. Tak więc, w cza, wcale nasza inflacja nie jest nie wiadomo jaka. I jest spowodowana przede wszystkim poprzez walkę biedronki z Lidlem, tak? I poprzez, szanowni Państwo, poprzez to, że, no, tak jak wspominałem wcześniej, że no, no, jednak ta tania żywność z Ukrainy do nas przypływa, prawda? A jest przyjeżdża, a jest tak tania ze względu na to, że bo no tam oni nie mają tych podatków, ich rolnik nie jest niszczony jak nasz rolnik, prawda, i dlatego ona jest taka tania ta żywność, przecież w danym momencie mąkę to można kupić za 99 groszy, aż strach jeść taką tanią mąkę, aż strach jeść, szanowni państwo, taką tanią mąkę, pół żartem, pół serio, no to, to jeżeli ta mąka taka tania jest, to zboże jest takie tanie, no to koniec końców bardziej się opłaca palić chyba zbożem, jeżeli są takie nadmiary zboża w piecu, aniżeli węglem, który ma siarkę na samym końcu, prawda? I drewnem, który jednak dłużej rośnie, aniżeli zboże, może powinno się ze zboża, jeżeli to zboże takie tanie, może z tego zboża powinno się robić ekogroszek, czy coś takiego, z jakiegoś technicznego, czy gorszej jakości, nie nadającego się do jedzenia, prawda? Albo do takie, takiego, do którego nie potrzeba jakichś chemikaliów. Zamiast tych chemikaliów, to powinniśmy może produkować zboże, także takie właśnie przemysłowe, którym będziemy się ogrzewać, prawda? Nie będziemy musieli kupować tego gazu, nie będziemy musieli wydobywać tego węgla z tej ziemi, Szanowni Państwo, nie będziemy musieli tak drzewa przeznaczymy na budowę zamiast na opał, prawda? A tylko odpadkami będziemy palić drzewnymi i tak dalej, i tak dalej, dzięki temu będziemy się bogacić. A jeżeli chodzi o inflację, szanowni państwo, to teraz mam bardzo ważne informacje, mam bardzo ważne informacje dla konkurencji Biedronki. Czyli mam bardzo ważne informacje dla konkurencji Biedronki, czyli dla na przykład dla sklepu Dino, czy jakichś innych rodzimych sklepów, czy też nawet zagranicznych, a przede wszystkim dla UOKIK-u, czyli Urzędu Ochrony Konsumentów, bo, szanowni Państwo, jest sytuacja, w której istnieje możliwość, że polskie, ten UOKIK, czy jak się tam nazywa istnieje możliwość, że ma podstawy do. Do ukarania biedronki na miliardy złotych. A jak nie na miliardy, to na setki milionów złotych. Okazuje się, szanowni państwo, że masowo w biedronce yy, może istnieć jest, jest, szanowni Państwo, są przesłanki do tego, a że w biedronce istnieje misleading, tak? Tutaj ludzie robią whistleblowing, tak? Czyli, szanowni Państwo, zawiadamiają, że w biedronce może istnieć proceder masowego misleadingu, który, szanowni Państwo, jest odkryty w wielu biedronkach. I jak ten misleading polega. Ten misleading, jeżeli on jest masowy i on występuje we wszystkich sklepach Biedronki, to znaczy, że codziennie yy, yy, klienci mo mogliby tracić miliony złotych, a w miesiącach setki milionów złotych, więc kary na Biedronkę, Szanowni Państwo, mogłyby pójść w miliardach, tak? Czyli nasz budżet państwa zostałby, szanowni państwo, yy, yy, na miliardy. Yy, yy, do, dofinansowany, a dlaczego, szanowni Państwo, jest misleading, istnieje możliwość misleading'u w Biedronce, na co, szanowni Państwo, mam dowody, że, że takowy misleading, szanowni Państwo, chociażby w małej skali istnieje, a czy istnieje w dużej, to już jest druga sprawa. I jak, jak, jak wygląda ten misleading? Szanowni Państwo, mam przed sobą dowody, które wskazują, że masowo w biedronkach, w sklepach biedronki. Yy... Układa się produ... wykłada się bardzo dużo cen, bardzo dużo wywieszek, i produkty, szanowni państwo, produkty są ustawiane pod tymi wywieszkami, czyli złe produkty są ustawiane i niewłaściwe produkty są ustawiane pod niewłaściwymi cenami, prawda? I przez to klienci są, nie wiedzą, jaki produkt jest, do której ceny, a nawet wiele cen pokazuje podobne produkty, które mają nazwy Produktów, które są przy tych cenach, przez co przy, przy, przy znaczna ilość klientów przy Kasie nie jest w stanie się, szanowni państwo, yy, połapać przy tym, czy płacą dobrą cenę za dobry produkt. I jak ten proceder miałby wyglądać? Przede wszystkim yy, to proceder wygląda tak, że bardzo dużo produktów jest, na przykład wyobraźmy sobie, że jest yy, obniżka cen w Biedronce, bardzo dużo właśnie jest obniżek cen, na przykład minus 50%, i bardzo dużo produktów, które nie są w obniżce tych cen, są poustawiane pod cenami właśnie z tymi obniżkami wprowadzając klienta w błąd, bo cena nie zgadza się do produktu, prawda? I ja na przykład wiem, że w oszą jest, szanowni Państwo, taka sytuacja i generalnie w polskich w polskim handlu, że jak produkt produkt, to, to się nazywa misleading generalnie w świecie zachodu szanowni państwo, czyli takie złe nakierowywanie konsumenta klienta po to, żeby przez co klient i konsument może z, zostać narażony na wyższe koszty zapłacenia za serwis albo za produkt, prawda? I moim zdaniem tam jest misleading na 99%, znaczy tam na pewno jest misleading, prawda? Tylko czy ten misleading jest w jednej czy w pięciu biedronkach w Polsce, czy też we wszystkich biedronkach w Polsce, prawda? I dużo, właśnie i dużo, szanowni Państwo, jest sytuacji, w których klient bierze te produkty, myśli, że te produkty są o określonej cenie tańsze, na przykład, a się okazuje, że one jednak nie są tańsze, bo tańsze to były produkty, ale ten produkt stał 5 produktów dalej od tej ceny, przy której stał, prawda? Albo są sytuacje, w których, szanowni Państwo, na przykład jest wywieszka i ta wywieszka na przykład ma 4 plus 2, jak kupisz 4 to Dwa za darmo dostaniesz. No i a jak kupujesz już te cztery, bierzesz te dwa. Okazuje się, że wcale tak nie jest, szanowni państwo, że, 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 że taka wywieszka jest do innego produktu, mimo tego, szanowni państwo, mimo tego, że ten produkt. Szanowni Państwo, prawie tak samo się nazywa, dosłownie prawie tak samo się nazywa, albo ma wszystkie składowe, składowe nazwy w tej cenie, w swoim produkcie. Szanowni Państwo, to jest, jak, jak to nie jest misleading, Szanowni Państwo, jak to nie jest misleading, to ja nie wiem, co jest misleading. To jest totalny misleading, ponieważ produkty, Szanowni Państwo, ceny, ceny są, że nie jesteś w stanie iść do sklepu. I za każdym razem oglądać każdej ceny z każdej strony, i każdego produktu, czy przypadkiem ceny leżą dobrze pod produktami. To nie jest Twoje zadanie idąc do sklepu, szanowni Państwo. Ty oczekujesz, żeby cena. Ty, ty nie będziesz stał przy każdym produkcie i nie będziesz czytał wszystkich kartek. I dodatkowo ceny, szanowni Państwo, są tak napisane, że na przykład jest cena, jest cena na przykład cena promocyjna, a malutkim druczkiem jest cena regularna, tak? Jest cena regularna. Tak więc, szanowni państwo, jest bardzo dużo takich właśnie problemów, które sprawiają, że bardzo dużo ludzi, którzy nie rozumieją tego, jak działają sklepy biedronki, że bie, bie, ce, sklepy biedronki mają pogmatwane ceny, źle poustawiane produkty, źle, ce, źle pogmatwane ceny, przez to, bo robi się, szanowni państwo, tak, że, że ci klienci biorą te produkty i nie pytają przy kasach, szanowni państwo, o każdy produkt, czy weszła mu promocja. Sprawdźcie sobie, idźcie sobie do takiej biedronki i sprawdźcie sobie, spróbujcie wziąć właśnie w ten rodzaju tego rodzaju produkty i sprawdźcie przy kasie, czy na pewno ten i tamten produkt ma właśnie w sobie tą cenę, pod którym ten produkt leżał. Ja wiem, szanowni państwo, ja wiem, że tak jest, że na przykład w Auchan, jeżeli na przykład są pogmatwane e, ceny w, w oszą i ty udowodnisz im, zrobisz zdjęcie, że na przykład ja znam tu żywco takie sytuacje, że na przykład stoi na przykład e, gęś, szanowni państwo, i gęś stoi pod ceną skaczką. No to generalnie jak ty pójdziesz i zapłacisz i oni ci powie... Przepraszam, jeżeli bierzesz kaczkę, a kaczka z ceną z gęsi, szanowni państwa, yy, leży pod ceną z gęsi i pójdziesz do kasy i oni ci policzą na przykład dwa razy więcej, bo ty chciałeś kaczkę, a ci policzyło za 15-kilową gęś, no to yy, 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 czy też... A, nie, odwrotnie. Jeżeli na przykład masz gęś, która kosztuje 150 zł i gęś leży pod ceną z kaczką, która kosztuje 40 zł i, i ty myślisz, że gęś kosztuje 40 zł, a idziesz do kasy i ci mówią, że kosztuje 150 zł, prawda? No to ty masz prawo, tak było, ja wiem, że tak było. Ty masz prawo oczekiwać tej ceny 40 zł, więc taki oszą, musi ci sprzedać tą gęś za 40 zł, a nie za 150 zł, bo źle był produkt ustawiony i dokonał się misleading, prawda? A w biedronce y, coś takiego jest na masową skalę, szanowni państwo. Na na masową skalę, na masową skalę. Poza tym, ekspedienci ekspedenci biedronki bardzo często wyda, wydają źle pieniądze do rachunków, szanowni państwo. I to się dzie, dzieje. Wręcz pra no, prawdopodobnie na masową skalę lokalnie, albo na masową skalę, szanowni państwo, yy, się to dzieje yy, yy, w, w całym państwie. Tak więc, jeżeli to się dzieje na masową skalę w całym państwie i codziennie, szanowni państwo, ludzie biorą i płacą za dużo, ludzie biorą i nie dostają tego, yy, co powinnieli dostać. Szanowni Państwo, jak wskazywała cena pod produktem, to jest, szanowni Państwo, na to okazja, żeby taki sklep, jeżeli to jest prawda, jeżeli taki proceder jest we wszystkich biedronkach, w połowie biedronek, czy tam 20% biedronek. Szanowni Państwo, to jest przykład mistleadingu na masową skalę, i tutaj powinna być wtedy maksymalna kara. Czyli miliard złotych, miliard euro, nie wiem, prawda? Biedronka powinna zapłacić miliard euro, tak? Więc się nie cieszymy tym spadkiem cen, bo na samym końcu, jeżeli coś takiego działa, szanowni państwo, i ja mam tutaj na to, szanowni państwo, dowody, że takie rzeczy się dzieją dzieją i mam wiele na to dowodów, a jeżeli ja mam wiele na to dowodów, szanowni państwo. No to, prawdopodobieństwo tego, że to się dzieje wszędzie, prawda? Bo ja dostaję dowody, szanowni państwo, dzieje się wszędzie. No to to jest skala drastyczna na całą Polskę i cały naród jest wtedy, szanowni państwo, mislead, misled, szanowni państwo, misleading. Zapamiętajmy, co to jest misleading, a ja teraz robię whistleblowing, szanowni państwo. Tak jest za granicą, tak się to robi, szanowni państwo. Tak więc, może te cedy spadają. Ale ciekawe, dlaczego spadają, i ja, szanowni państwo, w Lidlu coś takiego nie występuje, w Osho coś takiego nie występuje, a jak występuje, to może się o tą cenę kłócić, prawda? W żadnym innym sklepie, w sklepie to nie występuje, a występuje to właśnie w Biedronce. Tak więc, szanowni państwo, nie cieszmy się z tego wszystkiego, co się w danym momencie dzieje, bo wcale nie dzieje się dobrze, prawda? Tak jak nam się wmawia, polska złotówka dalej jest w zapaści 4 złote za dolara, to jest bardzo, bardzo źle. Co z tego, że do euro trochę się umocniła, to jest tylko troszeczkę, ale euro się dalej osłabia, szanowni państwo, do dolara. Więc nie cieszmy się z tego wszystkiego. Cieszmy się z tego, że będzie wiosna, że będzie miło, że będzie fajnie, że nie będzie trzeba palić w piecach, prawda? Używać gazu i tak dalej. No ale sytuacja wcale nie jest. Jest fajna. I proszę zobaczyć, dalej mamy sytuację, w której y, oprocentowania, szanowni Państwo, dalej mamy sytuację, w której oprocentowania, proszę zobaczyć tutaj, dalej oprocentowania są na poziomie 9,83 w Polsce. Proszę zobaczyć, prawda? 9,83. No ale weźmy na przykład ING, szanowni Państwo, ING, jakie mamy oprocentowania y, kredytu hipotecznego. Yy, hi... Hipoteczne stałe, na przykład w ING, jakie mamy oprocentowania, 7,48, ale to jest chyba na 20% i to jest tylko dla wybranych. No ale zobaczmy na przykład w takim razie Bank Millennium, Bank Millennium, Bank. Milenium, szanowni państwo, bank Milenium, e, widzicie 9,5%, prawda, więc dzisiaj żeby kupić w Polsce, szanowni państwo, e, powiedzmy no, 100 metrowe mieszkanie w którymś z dużych miast, no to proszę zobaczyć, to trzeba 800 tysięcy raz, dwa, trzy, no to szanowni państwo 10%, no to rata kredytu na zwykłe, normalne mieszkanie w dużych miastach w Polsce, to jest 7 tysięcy złotych, plus ogrzanie tych nieruchomości gigantycznie drogim gazem w zimę to jest, szanowni Państwo, plus e, czynsz, prawda? To jest e, prawie 10 tysięcy złotych miesięcznie, 9,5. Plus, szanowni Państwo, e, gigantyczne zusy, podatki. W danym momencie państwo polskie nie jest e, krajem do życia. Jeżeli będą nam mówić, że zaraz będą mogli obniżać oprocentowanie, no dobrze, niech obniżyło oprocentowanie, no to zobaczymy, szanowni Państwo, e, co się stanie z polską złotówką, co się stanie ze złotem, co się stanie z cenami nieruchomości, to dalej będzie pompowane prawda, a tym bardziej będzie dalej pompowane, bo Donald Tusk, Hołownia i Kosiniak-Kamychrz zamierzają rozdać zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom dziesiątki miliardów złotych w ten sam sposób, w jaki rozdał Mateusz Morawiecki poprzez niebezpieczny kredyt szanowni państwo, tak więc polska złotówka idzie w zapaść, a konsekwencją tego wszystkiego, szanowni państwo będzie, będzie zapaść polskiej złotówki i wejście Polski do strefy euro przez co wszyscy zbiednijemy jak wejdziemy po Zawalonym kursie. Mówmy sobie wprost: dzisiaj się niszczy rolnika. Prawdopodobnie rolnika przekupią pieniędzmi. Wiecie, w danym momencie są głosy, że rolnikom będą dawać pieniądze. Jeżeli to będą pieniądze z Unii Europejskiej, szanowni państwo, jeżeli to będą pieniądze z Unii Europejskiej, które nie są przeznaczone na polskie szpitale, na polskie drogi i tak dalej, prawda? No to ja nie, mam, ja nie mam z tym problemu, że rolnik dostanie takie pieniądze, prawda? Ale jeżeli to będą pieniądze z polskich podatków, szanowni państwo, z moich podatków, z podatków, które, szanowni państwo, my płacimy na szpitale, na lekarzy, na, na infrastrukturę, na policję, na służby, prawda, żeby było bezpiecznie i tak, na wojsko i tak dalej, i dostanie z naszych podatków pieniądze rolnik, szanowni państwo, no to ja się na to nie zgadzam. Ja uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe, szanowni państwo, że nikt nie powinien dostawać żadnych pieniędzy, szanowni państwo, ludzie powinni na pieniądze pracować, a po prostu standardy powinny zostać wprowadzone na ukraińskie produkty w ten sposób, że te ukraińskie produkty, szanowni państwo, Powinny spełniać takie same standardy, jak spełniają produkty polskie, które są wymagane przez Unię Europejską. Mówmy sobie wprost, prawda? Bo banda właśnie takich wyłudzaczy wylała na mnie swoje żale, że ja im żałuję pieniędzy. Tak, żałuję wam pieniędzy, moich pieniędzy wam żałuję. Szale, żałuję wam pieniędzy, które ben, będą zabierane ze szpitali i z przychodni i z infrastruktury, przez co będzie niebezpiecznie w Polsce i nie będzie się za, za co leczyć. Yy, problemem jest Unia Europejska, to niech Unia Europejska, to. Tych pieniędzy wam tam nie żałuję, szanowni państwo. Tych pieniędzy wam nie żałuję. Niech Unia Europejska zapłaci za swoje chhmenstwa, prawda? Albo na Ukrainie niech wprowadzą takie same zasady, jak się niszczyło polskiego rolnika. No mówmy sobie wprost, prawda? Tylko żeby te pieniądze z Unii Europejskiej, które pójdą na polskiego rolnika, yy, nie zostały nam wybrane z naszych szpitali, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość. Nad większością biznesu nikt się nie zastanawia nad tym, jak na przykład konkurują ze mną zagraniczne korporacje, jak ciężko jest. Jest na moim rynku, w, moi, w moich, szanowni państwo, w moich dziedzinach. Eee, ja nie zauważyłem, żeby ktoś płakał, gdy, szanowni państwo, gigantyczne hegemony, gdy ja muszę konkurować z gigantycznymi hegemonami, mi tu, mnie nikt pieniędzmi nie obsypuje, szanowni państwo. Ode mnie pieniądze się tylko chce, domaga, eee, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość, więc e, trzymam kciuki za rolników, żeby im się udało, żeby e, mogli produkować, e, e, mieli takie same zasady, że. Y, te, jakie ma zasady francuski rolnik, niemiecki rolnik, y, holenderski rolnik, prawda? I oczywiście domagam się tego, y, aby ukraińscy rolnicy byli traktowani tak jak polscy rolnicy byli traktowani, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, przez co nasze rolnictwo zostało de facto zniszczone. Bo w rzeczywistości polskie rolnictwo wcale nie jest dobrym rolnictwem, polskie rolnictwo zostało tak naprawdę zajechane przez ostatnie dekady. Taka jest rzeczywistość, wcale dużo nie produkujemy, to jest generalnie nieprawda. Taka jest rzeczywistość w Polsce, nie wmawiajmy sobie takich głupot, prawda? Tak więc, jeżeli rolnicy się zgodzą na przekupstwo za nasze pieniądze, to wiadomo, że ta złotówka będzie się zawalać. Jak się jak zostaną prze, przekupieni za pieniądze z Unii Europejskiej, które nie będą wyrwane z, z pieniędzy, które pójdą, mają pójść na polskie szpitale, to już jest inna sprawa, no to proszę bardzo, walczcie sobie, jeżeli chcecie być przekupieni, skorumpowani za pieniądze, a nie chcecie mieć podobne zasady, to okej, okay, ale sobie bierzcie pieniądze. Z Unii Europejskiej. Nie, nie zabierajcie nam pieniędzy z naszych szpitali, bo my płacimy podatki na to, żeby mieć bezpieczne drogi, przychodnie, szpitale, wojsko, policję. Na to płacimy podatki, a nie po to, żeby rolnik sobie dostawał pieniądze za darmo. Każdy musi pracować na swoje pieniądze. Ja pracuję od dziecka. Pracuję, 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 pracuję. nikt mi nic nie daje za darmo. Szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość ale jeżeli będzie się zabierało nam pieniądze i dawało się, tak, zabiorą nam pieniądze zamiast na szpitale, szanowni państwo, zamiast na infrastrukturę i bezpieczeństwo, to dadzą rolnikom. Zabior... Tu znowuż nam zabierze nasze pieniądze, da na zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom. Sytuacja, w której Biedronka istnieje na przykład w dyskontach, takie prawdopodobieństwo, szanowni państwo, że dyskonty mogą robić sobie z klientami polskimi, co chcą, prawda, że kilka tysięcy sklepów, istnieje takie prawdopodobieństwo, że kilka tysięcy, tam jakiś dyskont Któryś tam dyskontów może robić z polskim klientem co chce, prawda, i wprowadzać masową misleading na masową skalę w 40-milionowym narodzie, szanowni państwo. A polski, a polski yy, przedsiębiorca. Han handlowy, gdyby coś takiego zrobił, to zaraz by mu dowalili karę, a zagranicznym dyskontom się nie dowala kary, które mogą płacić niższe podatki za granicą, Szanowni Państwo, i mają tańsze finansowanie. No to tak, tak właśnie zostanie zniszczony polski rolnik, tak właśnie, Szanowni Państwo, są niszczone sekcje naszej gospodarki, gdy, gdzie my musimy konkurować z gigantycznymi. Rolnik tylko musi, polski rolnik musi tylko konkurować, Szanowni Państwo, tam, co prawda z ukraińskimi oligarchami, to prawda, ale Szanowni Państwo, na przykład w moich dziedzinach, ja muszę konkurować z najbogatszymi firmami na świecie, najbogatszymi firmami na świecie, które one się, one nie pływają w pieniądzach, one pływają w brylantach złocie i tam, kto tam wie, czym jeszcze, szanowni państwo, i nade mną się nikt nie zastanawia, mi nikt nie daje żadnych dopłat, prawda, ja nie wychodzę, nie skanduję, nie domagam się, dajcie mi pieniędzy, dajcie mi pieniędzy, gdyby, szanowni państwo, gdyby zamknąć polski rynek, gdyby zamknąć polski rynek, gdyby zamknąć Rynek, na 70% niepotrzebnych aplikacji zagranicznych, internetowych, stron internetowych i różnych konkurencyjnych biznesów internetowo, szanowni państwo, technologicznych, no to w Polsce by, byśmy się bardzo, bardzo bogacili, szanowni państwo, bo w Polsce by powstawały unicorny jeden miesięcznie, byśmy stawali się strasznie bogaci. Taka byłaby, szanowni państwo, rzeczywistość, no ale nie stajemy się bogaci. Na sam koniec, szanowni Państwo! Państwu, chciałbym pokazać coś, co wywołało gigantyczne nieporozumienie i hejt, a dokładnie, Szanowni Państwo, ja pewnego dnia stwierdziłem, że polski parlament powinien zostać, polski Sejm powinien zostać przebudowany, właśnie na styl taki, który widzimy tutaj. Proszę zobaczyć, to jest właśnie taki styl, w którym kiedyś polski Sejm się zwo zjeżdżał, gdyś zjeżdżał się za początków polskich. Polski Rzeczpospolitej, takiej obojga narodów demokratycznej, wiecie, dla szlachciców, tak więc tylko, że się hejt na mnie wylał, bo ja powiedziałem, że polski sejm powinien właśnie zro zostać zrobiony tak, jak jest tutaj zrobiony, szanowni państwo, żeby posłowie siedzieli naprzeciwko siebie, żeby był ten speaker, prawda, czyli ten marszałek, czy tam y y odpowiednik y tego marszałka, prawda, kiedyś chyba siedział król. Tam nie wiem jak to do końca było, i powiedziałem, że tak jest dobrze, no bo dzięki temu, tak jak w brytyjskim parlamencie ci posłowie e, muszą ze sobą jakoś tam rozmawiać, prowadzić jakąś konwersację i z tego coś tam może i wynika czasem, prawda? A na samym końcu widzimy, czy taki poseł e, gada e, e, do pustej sali, czy szanowni państwo wypowiada się, e, czy zadaje pytania, wylewa te swoje czasem wypociny, czasem poważne rzeczy e, do reszty posłów i poślic. Szanowni państwo, e, taka rzecz rzeczywistość poślic, nie wiem jak to, posełka, posle, nie, dla mnie poseł, no to ciężko się to odmienia, szanowni państwo, więc będę na panie mówił po, po poseł, pani poseł i pan poseł, nie wiem jak to tam się wymawia, poślica, czy y, posełka, nie wiem, posłanka, nie wiem, posłanka, nie wiem, poseł. Y, y, szanowni państwo, y, proszę zobaczyć właśnie, y, się na mnie wylewał hejt, że ja tutaj chcę nam zrobić y, y, Anglię, Wielką Brytanię, y, że na nasz parlamentaryzm, otóż nie, szanowni Szanowni Państwo, jak chcę w Polsce zrobić Polskę? Szanowni Państwo, chcę w Polsce chcę zrobić Polskę. Rzeczpospolitą. Proszę zobaczyć, tak wyglądał Polski Sejm. Szanowni Państwo, y siedzieli po ludzku, wypowiadali się po ludzku, tak jak się wypowiada dzisiaj w parlamencie brytyjskim. Tak jest zrobiony parlament brytyjski, tak jest zrobiony parlament. Kanadyjski, i chyba nawet australijski, ale to nie jest tak, że byśmy zżynali coś od Brytyjczyków. Nie, szanowni państwo, byśmy zżynali od samych siebie. Proszę zobaczyć, jak kiedyś były sejmy, szanowni państwo. Ludzie siedzieli odpowiednio, godnie, a dzisiaj mamy co? Mamy taką chmarę, jak w jakimś. Yy, nie wiem, ubeckim kraju, jak w, w, w partii chińskiej, wiecie, Republiki Ludowej, siedzi tam 5 tysięcy ludzi i tam nikt, nic nie ma do powiedzenia. Yy, jeden się może wypowiadać, i jest wrażenie, że reszta siedzi. Szanowni Państwo, to jest. Prawdziwy par parlamentaryzm, szanowni państwo, to jest prawdziwy Sejm. Proszę zobaczyć na te zdjęcia. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, tak to właśnie wyglądało, więc nie, nie zżynam Sejm Warszawy, proszę zobaczyć e, Sejm Warszawy, więc nie zżynam, szanowni państwo, niczego od Brytyjczyków, zżynam od nas samych, bo, szanowni państwo, ten Sejm, to wszystko to zostało nam zaimplementowane e, później w rzeczywistości za Rzeczpospolitej, szanowni państwo gdy byliśmy krajem totalnie niepodległym, szanowni państwo, gdy byliśmy no mocarstwem byliśmy szanowni państwo, właśnie tak się działo i może dlatego byliśmy mocarstwem bo szanowni państwo, to miało jakiś sens I, i, i nie chcę z polskiego parlamentu robić żadnego brytyjskiego parlamentu, szanowni państwo w Polsce jest Polska, prawda i tu właśnie widzimy, że to jest Polska szanowni państwo, w majestacie widzimy kto siedzi, kto nie siedzi, czy jest pusto, czy nie jest pusto nie da się oszukać, nie da się oszukać y, obywateli nie da się y, oszukać tych, którzy są zainteresowani szanowni państwo, tak, tak więc o, o, taka wzmianka na sam koniec y, żeby tutaj ludzi, którzy nie są w stanie uruszyć swojej mózgownicy, to ruszyli swój mózg i, i nie oczerniali innych ludzi, którzy po prostu mają y, rację koniec, y, kropka, pozdrawiam no i tymczasem szanowni państwo kończę pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce Cześć.